Jednostki ochotniczych straży pożarnych to niezwykle istotny element w życiu i funkcjonowaniu wsi oraz małych miejscowości, zarówno pod względem niesienia pomocy, jak i życia kulturalno-społecznego. Jednak, aby ochotnicze straże pożarne funkcjonowały w sposób właściwy, oprócz chęci, których nie brakuje, potrzebny jest odpowiedni, nowoczesny sprzęt. Nasze jednostki OSP w murowanej Goślinie prężnie działają, reagują natychmiast na wszystkie wydarzenia losowe, to nie tylko związane z pożarem, ale przede wszystkim z wypadkami drogowymi czy nawałnicami. No tak się złożyło, że pod koniec roku okazało się, że jest możliwość pozyskania dotacji na lekki wóz bojowy. Taki wóz, który przyda się najbardziej teraz w murowanej Goślinie dla ratownictwa drogowego. Dołożyliśmy część naszej dotacji gminnej i samochód dzisiaj przekazujemy. Lekki samochód gaśniczy, wyposażony w pompę wysokociśnieniową. Wydajność jest 50 litrów przy 40 atmosferach. Tutaj jest skuteczność właśnie tego wysokiego ciśnienia. Może podać również pianę. Samochód po prostu u nas przeznaczony do ratownictwa technicznego, medycznego i ratownictwo wodne. Jest zamontowane na tym samochodzie, także mamy tutaj średni sprzęt ratownictwa technicznego typu Lukas. Samochód, który od grudnia 2017 stacjonuje w OSP Murowana Goślina, to całkowicie nowy i nowoczesny sprzęt, którego akurat w tej jednostce, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, brakowało. Bardzo potrzebny ze względu na to, że jest taka sytuacja, że tym sprzętem może jechać kierowca z kategorią B. I dlatego po prostu jest ratownictwo techniczne, to najważniejsza rzecz, że w razie nie posiadamy kierowcy z kategorią C, i to wtedy siada kierowca z kategorią B i może po prostu jechać na akcję i mogą działać. I to jest bardzo ważne, bo tych kierowców nie zawsze z kategorią C jest pod dostatkiem. O. Przez ostatnie lata wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w całej gminie Murowana Goślina znacznie poprawiło się. Podczas trzyletniego mojego urzędowania trzy nowe samochody dla jednostek. To również remonty remis. Będziemy budować świetlice z garażem dla Nieszawy. Będziemy dalej remontować strażnice OSP w Murowanej Goślinie. Strażacy, mam nadzieję, doceniają to, że dbamy o to, żeby byli należycie wyposażeni. To jest ta nasza wdzięczność za to, że każdego dnia są gotowi nieść nam pomoc. W tej chwili jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni i nawet jednostki na gminie, muszę powiedzieć, że wyposażenie się bardzo dobrze poprawiło. Ostatnie 5 lat jest super po prostu gmina wyposażona w sprzęt. Podczas grudniowej uroczystości przekazania kluczyków strażacy ochotnicy nadali nowemu wozowi strażackiemu imię Genek na cześć swojego prezesa Eugeniusza Tomickiego. No nie chciałem, bo jak mówię, pomników się naprzód nie buduje, nie jestem tak, ale no koniecznie koledzy druhowie mnie zmusili mnie do tego po prostu, że no stwierdzili, że zasłużyłem na to, żeby ta nazwa tak po prostu się nazywała, a nie inaczej, ten samochód, żeby go przekrzcić po prostu na Genek. No. Kolejny wóz strażacki, tym razem dla jednostki w Białężynie, przyjedzie w piątek 12 stycznia.